Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Patrycja. Dzień dobry, przepraszam, mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Nie, nie ma żadnego problemu. Dzień dobry, Przemek Szafrański. Oglądam sobie samochód, bo zrobił na mnie dobre wrażenie. Od razu zweryfikuję wnętrze, bo jeżeli jest połamane, zniszczone, to nie chcę kupować tego auta. Pierwsza rzecz, to chciałem się przekonać o tym wnętrzu, bo na zdjęciach wyglądało bardzo dobrze. Zdjęcia nie kłamały. I to można powiedzieć, że była uczciwa oferta. Jeżeli chodzi o posiadanie samochodu, to pani ile czasu ma to auto? No 3 lata już. Okej, ono było sprowadzane? Z tego, co wiem, to sprowadzane, ale jestem trzecim właścicielem. Także dokładnej historii tam nie znam. No tak, tego się można było spodziewać, że bagażnik to jednak troszeczkę skromny jest. No tak. Bo bagażnik w mini, to umówmy się, to nie jest bagażnik. Co najwyżej jest to jakaś mała portmonetka. Jeżeli chodzi o kwestie serwisowe, to coś było robione w samochodzie? Nie, tylko taki bieżący serwis. Czyli rozumiem, oleje, filtry, dokładnie, bez jakichś głębszych napraw, tak? Dokładnie tak. Żadnego wypadku tutaj nie było, więc tylko te drobne sprawy. Coś krzywo, że tak powiem, wydech tutaj się majta. Mimo, że samochód zadbany, fajny, to jednak wydech wygląda na urwany, bo bardzo krzywo wystaje ze zderzaka. Także tylko tradycyjnie pozwolę sobie zajrzeć pod maskę, dobrze? Oczywiście. No, ja sobie otworzę maskę, żeby... No popatrzeć, no trzeba, wypada i w ogóle. Otworzę tylko i zaraz sobie zajrzę. A to z drugiej strony. Odruch i rutyna może człowieka zgubić jednak. No tak. Tak to jest, jak człowiek zapomni się, że ten samochód ma po prostu dźwignię z drugiej strony. No właśnie. To jest dużo skuteczniejsza metoda otwarcia. Tak jest dużo łatwiej i dużo prościej. Natomiast zawsze jak w takich samochodach gubi szukanie tego włącznika, bo nigdy nie pamiętam, strasznie dawno nie jeździłem takim samochodem. A, tu jest, dobra. Otwarcie silnika i od razu miłe zaskoczenie. Mimo, że nawalczyłem się, żeby znaleźć dźwignię, to jestem czyściuteńki, bo to auto jest zadbane nawet pod maską. Najważniejsze, że mimo takiego szukania nie ubrudziłem się. To bardzo miło świadczy o samochodzie. No, starałam się przygotować samochód do sprzedaży, więc... Tutaj też, no niezbyt cokolwiek widać. Płyn jest tak, jak ma być, wszystko się zgadza. Wygląda na to, że technicznie jest naprawdę sprawny. Ładne, schludne auto miejskie. I to mu się liczy na plus. Mogę się nim przejechać. Normalnie jak w lotnictwie te przełączniki. No specyficzne, to prawda. Ale można się przyzwyczaić. Przepraszam, że tak otwieram okno, no ale chciałem po prostu... Nie ma problemu. ...zobaczyć, jak tutaj to funkcjonuje. Lusterka w elektryce, tak? Tak. No jak widać tutaj. Tak. Po środku. I jak widać, nawet działają. Elektryczne szyby otwierają się, zamykają. Lusterka elektryczne działają. Klima chłodzi jak cholera. Tak naprawdę wszystko tutaj działa. Gra. Gra. Nawet radio gra i to bardzo ładnie. Wie pani co, wszystko właściwie działa, wszystko jest sprawne. Jest tam pewnie jakieś kilka niuansów, bo jedna rzecz, która cały czas zwraca uwagę, tam jak jeździliśmy po tych dziurach, że coś z przodu w zawieszeniu to tak dość mocno tam jednak dobija i stuka, wydech jest urwany, to są takie rzeczy, które zwracają uwagę, natomiast ogólnie nie jestem zainteresowany zakupem tego samochodu, powiem szczerze. No, wytknął mi wszystkie wady, więc teraz muszę obronić cenę. Jeszcze muszę zajrzeć klocki tarcze, bo tego nie zweryfikowałem przed jazdą próbną. A widzę, że klocek jest, jasne, tarcza wygląda. Tak, w takiej feldze widać wszystko po prostu, że jest. Klocków z przodu 50%, z tyłu 50%, tarcze nie najgorsze, więc nie będę narzekał. O, tego nie zauważyłem. To było wcześniej? Ach, chyba nie. Myślę, że była sprawna, jak też robiłam zdjęcia akurat do ogłoszenia. Była na miejscu na pewno, tak, na zdjęcia, tak. Ale... No tak, ale tu widać, że ona jest po prostu urwana, łamana. Urwana antena od radia? 100 zł? Na pewno tyle mogę urwać z ceny. A jest jakiś tam zawsze taki mankament, antena, no ten wydech urwany, o którym rozmawialiśmy. Coś stuka w przednim zawieszeniu i to nie jest wcale takie przyjemne. Ale, no ale jest. No, to tak naprawdę od ogółu do szczegółu, od 9000 do ilu możemy zejść. A jaka jest pana propozycja, może tak? Jakbym zaproponował 7,5 tysiąca, to myślę, że pani będzie zadowolona i ja będę miał dobry zakup samochodu. No 7500 to nie była tragiczna oferta, ale na tyle na pewno się nie zgodzę. No wie pan co, no nie zakładałam schodzić aż tyle, więc gdzieś ta moja propozycja to 8300. 8300 to nie jest tak najgorzej, ale z drugiej strony przednie zawieszenie, urwany wydech, antena, jest na czym zbijać pieniądze. Liczyłem, żeby jednak zejść poniżej 8000, 7800. Muszę jeszcze podbić tę ofertę przynajmniej o kilkaset złotych. To 8. 7900?
7900, no ta stówa już nie gra roli, a tak naprawdę na tyle byłam przygotowana. No niechętnie, bo nie chciałam schodzić poniżej tych 8000, ale szybka decyzja, więc... Dobra. Dziękuję pięknie, dzięki. Fantastycznie.